Piątek zatem już od rana powinny nam gościć na twarzach uśmiechy. Oprócz tego przed nami walentynkowy weekend. Tutaj na ulicy Krakowskiej zrobi się wieczorem nastrojowo, ponieważ trąby zaświecą na czerwono. Będą świeciły na czerwono aż do poniedziałku, do walentynek, zatem być może warto zabrać swojego partnera, partnerkę na romantyczny spacer ulicą Krakowską. Ale to tylko jedna z kilku propozycji, ponieważ na walentynki przygotowały się także instytucje na przykład kultury. Specjalny repertuar czeka na nas w Ekostudiu, czy też w kinie Meduza, ale jest też coś dla miłośników aktywności, to znaczy walentynkowy parkrun, czy też bieg gorące walentynki przy jeziorze Malina. Przypomnę, że jutro o godzinie 19 nastąpi symboliczne odsłonięcie serca, serca dla zakochanych, które stanie na tarasie nad Młynówką. Przy tym sercu będziemy sobie mogli robić zdjęcia, ale oprócz tego będziemy mogli także wrzucać tam nakrętki, ponieważ będzie to pojemnik właśnie taki na nakrętki. Ja przede wszystkim życzę Państwu, żeby ten weekend był wyjątkowy, żeby był pełen uśmiechu, słońca, radości, no i oczywiście miłości.